W sobotę rozegrano szóstą kolejkę rundy rewanżowej Ligi Futsalu Powiatu Tczewskiego. W najciekawszym tego dnia meczu lidera z wiceliderem lepsza okazała się Wisła. Zajmujący przed tym spotkaniem drugie miejsce w tabeli GSD Tczew długo remisował z liderem Wisłą 1-1. Piłkarze obu drużyn rozstrzelali się dopiero w końcówce meczu na szczycie. Po bramce Bogusława Lizaka to GSD wyszedł na prowadzenie. Po kilku minutach wyrównał Michał Dmitrzyk, który chwilę później trafieniem z rzutu karnego dał Wiśle jednobramkowe prowadzenie. Zawodnikom GSD udało się znów doprowadzić do remisu, jednak po kolejnym rzucie karnym przyznanym Wiśle wynik na 4-3 ustalił Adam Czerwiński. Po wygranej w bardzo zaciętym meczu Wisła powiększyła swoją przewagę w tabeli nad GSD do 11 punktów i jest na prostej drodze do wygrania tegorocznej edycji Ligi Futsalu Powiatu Tczewskiego. Trzeci w tabeli Flex w sobotę grał z Gwiazdami Baru Mlecznego. Piłkarze Flexa, będąc faworytami w tym pojedynku, dość łatwo rozprawili się ze swoim przeciwnikiem, gromiąc Gwiazdy Baru Mlecznego 13-4. Najskuteczniejszy w tym spotkaniu Filip Stepnakowski zdobył 4 bramki. Po 3 trafienia zgromadzili na swoim koncie Marcin Kniter i Łukasz Abryszyński. W pozostałych meczach drużyn ze środka i z dołu tabeli obyło się bez niespodzianek. Użlis Nieruchomości wygrał z Panem Samochodzikiem 4-3. Stolman remisował do przerwy z Grześkowiak Team, ale ostatecznie zwyciężył wynikiem 7-4. Z kolei Lichnowy pokonały Jamaica Boys 5-2.